Godzina 17:40, 1 grudnia 2006 roku, piątek. Oddział chirurgiczny szpitala Jihlava Vityin we wschodnich Czechach. Do jednego z tamtejszych pielęgniarzy, idącego korytarzem, podchodzi dwóch funkcjonariuszy policji, po czym jeden z nich chwyta mężczyznę za ręce, wykręcając je do tyłu, a drugi, umiejętnym kopnięciem w kolenie, powoduje, że upada on twarzą na podłogę. Tym samym sprawnie go obezwładniają i zakładają kajdanki. Oszołomiony Zelenka teraz już wie, że gra jest skończona. Petr rozpoczyna pracę w służbie zdrowia 8 lat wcześniej, jednak nigdy nie było to jego marzeniem. W wieku lat 13 postanawia, że zostanie kucharzem. Nie spotyka się to jednak z przychylnością ze strony rodziców, zwłaszcza taty, który namawia go do pójścia do szkoły rolniczej. Chociaż namawia to w tym przypadku lekkie niedopowiedzenie, ponieważ Bohumił twardo wychowuje swoje dzieci i sam wybiera im szkołę. Tym samym Petr trafia do liceum rolniczego, a następnie, nie mając wiele do gadania, na związane z rolnictwem studia. Ten obszar w ogóle go nie ciekawi i nie widzi się w nim w przyszłości, ale przecież nie sprzeciwi się ojcu. Zaczyna w nim jednak kiełkować zainteresowanie medycyną i pierwsze kroki w tym kierunku stawia jako ochotnik w ratownictwie medycznym. Ta sfera zaczyna go bardzo pochłaniać i chłopak kończy coraz to nowsze kursy, chodzi na praktyki i dokształca się tak, by móc ostatecznie podjąć pracę w szpitalu. Rozpoczyna nawet kolejne studia, tym razem niezwiązane z rolnictwem, bo na kierunku pielęgniarstwo. W końcu dostaje pierwszą pracę w środowisku medycznym, dokładniej mówiąc w pogotowiu ratunkowym. Jest wtedy 1998 rok, a Petr ma 22 lata. Nie udaje mu się jednak dotrwać do końca 3-miesięcznego okresu próbnego. Podobno ze względu na jego słabą frekwencję w pracy i niepasowanie do reszty zespołu, na tej podstawie zostaje z niej zwolniony. Nie poddaje się jednak i w efekcie jego okres bezrobocia nie trwa długo, bo już w kolejnym roku zostaje przyjęty jako sanitariusz na oddziale anestezjologii i resuscytacji, nazywanym potocznie ARO, w szpitalu w Hawliczku w Brod. To właśnie tutaj będą mieć miejsce późniejsze, tragiczne wydarzenia. Kiedy 6 lat później, w 2005 roku, udaje mu się z sukcesem skończyć studia, tylko chwila dzieli go od awansu. Rok później zostaje mu przydzielona odpowiedzialność za całą dzienną zmianę oddziału ARO. Petr w końcu nie jest już tylko sanitariuszem zwolnionym wcześniej z pracy. Jest dyplomowanym pielęgniarzem, przed którym otwiera się nowy rozdział w życiu. W pracy jest bardzo chwalony. Mija już 7 rok jego nieprzerwanego zatrudnienia w tym miejscu, i wszyscy mają o nim bardzo dobre zdanie. Jest uznawany za znakomitego medyka, który medycynie poświęca się bez reszty. Podziw budzi również to, że Petr ciągle się dokształca i sam z własnej woli poszukuje nowej wiedzy. Wzbudza ogólny szacunek i zaufanie, zarówno ze strony swoich kolegów z pracy, przełożonych, jak i pacjentów, a także ich rodzin. Zawsze jest w pełni skupiony na wykonywanych przez siebie czynnościach, nie pozwalając sobie na jakiekolwiek rozproszenie. Być może właśnie to poprzednie doświadczenie ze zwolnieniem z pracy w szpitalu Jihlava tak mocno motywuje go do dalszych działań i wykazania się. Ta praca go pociąga, tu może się realizować.
A może też jest po części odskocznią od problemów, z jakimi mierzy się w życiu prywatnym. Petr jest homoseksualistą. Kiedy wyznaje to swoim rodzicom, zamiast otrzymać od nich wsparcie, spotyka się raczej z niechęcią i oporem wobec jego orientacji. Mocno zakorzeniona wiara i wartości katolickie nie pozwalają jego rodzicom zaakceptować takiego stanu rzeczy, chociaż starają się nauczyć to jakoś tolerować. Nie wychodzi im to jednak najlepiej, zwłaszcza kiedy dowiadują się, że ich syn od jakiegoś czasu mieszka już ze swoim partnerem, wspólnie wynajmując mieszkanie. Nie życzą sobie, by Petr przyprowadzał go do ich domu, dlatego też rodzina nie widuje się zbyt często, a ich wzajemne stosunki poluzowują się. Dla samego Petera proces odnajdywania prawdziwego ja też jest czasochłonny i trudny. Przez wiele lat ma stałą partnerkę, później nawet narzeczoną, z którą wspólnie mieszka. Do ślubu w końcu jednak nie dochodzi, właśnie za sprawą jednoznacznego zdania sobie sprawy o swojej prawdziwej orientacji. I jak Petr miał czas na zrozumienie tego, kim jest, przeprocesowanie wszystkiego i pogodzenie się z tym, tak dla jego rodziców informacja ta była jak grom z jasnego nieba. Przecież niedługo miała do ich rodziny dołączyć synowa, a teraz Petr będzie miał chłopaka. To z kolei na pewno nie ułatwiło im przystosowania się do nowej sytuacji. Pierwszy intymny kontakt z mężczyzną Petr nawiązuje w wieku 26 lat. I chociaż początkowo jego relacje nie trwają długo, to pewnego dnia zakochuje się na poważnie. Swojego ukochanego poznaje w pociągu w drodze do pracy do szpitala. Daje mu swój numer telefonu, a kolejne spotkania doprowadzają do tego, że para decyduje się razem zamieszkać. W pracy jednak o jego orientacji wie bardzo niewielu, co pozwala na to, że jego osoba jest postrzegana przez pryzmat jego kompetencji i zachowania w czasie pracy, a nie życiowych wyborów, do których niektórzy mogą być uprzedzeni. A jak już wiemy, Petr jest szanowany, wzbudza zaufanie, a także nierzadko podziw. Nie dziwi zatem fakt, że nikt nie będzie chciał później uwierzyć, że to właśnie on jest jednym z najniebezpieczniejszych morderców w historii Republiki Czeskiej. Paweł Longin w 2006 roku jest dyrektorem oddziału ARO w szpitalu w Hawliczku w Brod i jest bezpośrednim przełożonym Petera. Oddział ten jest niewielki. Do dziś ma dla swoich pacjentów jedynie 6 łóżek. Statystycznie na oddziale anestezjologii i resuscytacji, przez to, że pacjenci są przyjmowani już w ciężkim stanie, umiera ich średnio 20-25%. Nikogo zatem nie dziwi kolejna śmierć, a zespół musi być odporny psychicznie na takie sytuacje i gotowy do pomocy kolejnej osobie trafiającej do ARO. Jednak to, co zwraca wtedy uwagę doktora Longina, to wyłamująca się ze statystyk i oczekiwań przyczyna śmierci. Wyjątkowo często zaczęły pojawiać się masywne krwawienia, które nie są jakimiś zaskakującymi powikłaniami w przypadku pacjentów trafiających na oddział anestezjologii i resuscytacji, ale w poprzednich latach był to rząd przedziału kilku takich przypadków rocznie, a tu nagle, tylko w okresie letnim 2006 roku, mają na oddziale do czynienia już z około 20 takimi przypadkami, chociaż nie wszystkie są śmiertelne. Chociaż czujność dyrektora odzywa się już w maju tego roku, kiedy zgonów jest jedynie o kilka więcej, a dodatkowo na oddziale można zauważyć znaczny wzrost zużycia krwi, środków do transfuzji oraz innych powiązanych z tym leków i opatrunków. Początkowo dr Longin zaczyna analizować procedury, które są stosowane w szpitalu, bo w nich doszukuje się możliwości błędu. Może medykamenty są w jakiś sposób marnotrawione, albo na skutek błędnych procesów dochodzi do pomyłek w dawkowaniu leków. Kiedy nie znajduje w nich nawet wskazówki, co może być nie tak, zaczyna analizować dokumentację medyczną pacjentów, którzy odeszli w ostatnim czasie z nie do końca zrozumiałych dla niego przyczyn. Tyle krwawień nie może być po prostu przypadkiem.
Po kilku miesiącach poszukiwania odpowiedzi, również przy wsparciu zespołów laboratoryjnych i innych okolicznych szpitali, które niejako na drugą rękę przeglądają podejrzaną dokumentację i zapewniają tylko doktora, że wszystko wydaje się w porządku, w sierpniu 2006 roku stawia on teorię, że przyczyna krwawień pacjentów, a co za tym idzie ich zgonów, może mieć związek z przyjęciem przez nich zbyt dużej dawki heparyny. I tutaj należy powiedzieć kilka słów o tym, czym jest właściwie ta substancja. Otóż wytwarza ją nasz organizm, a lekarzom udało się ją wyodrębnić w 1938 roku. I od tego momentu ma ona szerokie zastosowanie w medycynie. A to ze sprawą wielu jej właściwości, między innymi przeciwwirusowych i przeciwzapalnych, ale przede wszystkim przeciwzakrzepowych, czyli powodujących zahamowanie krzepnięcia krwi. Jej głównym zastosowaniem zatem jest zapobieganie powstawaniu zakrzepów w żyłach, które mogą okazać się niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zakrzep to zlepek płytek krwi, taki jakby czop, który przykleja się do ścian żyły. Jeśli dojdzie do jego oderwania, będzie on przemieszczał się z krwią w stronę serca, a kiedy trafi do tętnicy, może doprowadzić nawet do nagłego zgonu. Nikogo przez to nie dziwi istotne użycie heparyny w szpitalach, zwłaszcza w przypadku pacjentów po operacjach. Jak powiedział kiedyś były już minister zdrowia w Czechach, heparyna to nasz chleb powszedni. Najlepiej wchłania się heparyna podana dożylnie, ale można ją również podać podskórnie bądź miejscowo. Nie zażywa się jej jednak w ogóle w formie doustnej, ponieważ nie wchłania się do organizmu z układu pokarmowego. Wróćmy jednak do naszej historii. Teoria doktora Longina nie jest jednak wcale taka oczywista, ponieważ w szpitalu wszyscy znają skutki, również te uboczne, działania heparyny w przypadku jej prawidłowego dawkowania i nieznacznego przekroczenia zalecanych dawek. Ale jak donoszą materiały źródłowe, nikt wtedy nie kojarzy badań i ich wyników w przypadku przyjęcia ekstremalnie dużej jej ilości. Bo po co? I skąd miałby je kojarzyć? Przecież to substancja, do której dostęp ma tylko wykwalifikowany zespół medyczny, który doskonale wie, w jaki sposób i w jakich dawkach ją podawać. Nie trafiają zatem do szpitala pacjenci po przedawkowaniu tej substancji samodzielnie. Dochodzi do tego problem, jak połączyć, trochę szaloną na ten moment teorię, z faktycznymi zdarzeniami. Objawy wskazują na zaburzenia krzepnięcia, ok, ale one przecież mogą być następstwem wielu innych zaburzeń. Poszukiwania potwierdzenia tezy nie ułatwia też fakt, że osoby, które odeszły na tamten świat, nie były rutynowo poddawane autopsji, na skutek czego tylko niewielką liczbę ciał w ogóle przebadano, a większości nie. Ponadto heparyny nie da się wykryć w ciele po kilku dniach. Zresztą nikt w trakcie wykonywania sekcji nawet nie podejrzewa wtedy przedawkowania czegokolwiek, więc te pojedyncze badania w ogóle nie skupiają się wokół zlecenia jakichkolwiek badań toksykologicznych. Ten trop prowadzi zatem tylko do większej frustracji doktora Longina, bo nie ma jak go ostatecznie potwierdzić albo wykluczyć. Pozostawiony sam sobie, ze swoimi podejrzeniami, wytrwale drąży temat i nie chce odpuścić. Coś ewidentnie jest nie tak na jego oddziale, mimo że wszyscy wokół to negują i uspokajają go, że zgony pacjentów wyglądają całkiem normalnie. Wtedy wpada na pewien pomysł. Standardowo poziom heparyny we krwi nie jest określany w ramach rutynowych badań i nagła zmiana takiego podejścia mogłaby wzbudzić podejrzenia, ale co jeśli spróbować spisać momenty wszystkich pojawiających się krwawień, jak i tych, które już się pojawiły, i połączyć to z dyżurami lekarzy i pozostałych członków zespołu medycznego. Może któryś z nich popełnia na służbie jakiś błąd przy podawaniu albo dawkowaniu leków. Innego wyjaśnienia być nie może. Ktoś nieświadomie, notorycznie popełniając jakiś błąd, doprowadza do nieumyślnej śmierci pacjentów. Tylko że z połączenia tych dwóch zestawień, czyli krwawień i dyżurów, nic nie wynika.
Nazwiska na dyżurach nie pojawiały się w żaden określony sposób w stosunku do występujących krwawień i późniejszych zgonów. Chyba że i wtedy to zauważa. Wzór. Jednak jak tylko go dostrzega, przeszywa go lodowaty chłód i w tym momencie oddałby wszystko, żeby to okazało się tylko złym snem. Petr Zelenka. Jego najlepszy i najbardziej zaufany pracownik. Kierownik dziennej zmiany na jego oddziale. Jak to możliwe, że to właśnie on popełniał te błędy? Doktor Longin, z trzęsącymi rękoma i sam jeszcze niedowierzający w to, co właśnie odkrył, przygotowuje podsumowanie swoich obserwacji i w taki oto sposób tworzy listę 16 pacjentów z okresu od maja do września 2006 roku. W przypadku każdego miało miejsce pogorszenie stanu zdrowia na skutek niewyjaśnionego krwawienia. 6 z nich już nie żyło. Gotowy, by przedstawić swoje podejrzenia, 25 września udaje się do gabinetu dyrektora szpitala, Józefa Pejchla. Nie wie jeszcze, że właśnie w tym samym momencie umiera kolejna, ale dzięki niemu ostatnia ofiara, Maria Fialowa, a więc lista w jego ręce powinna zawierać nie 16, a 17 nazwisk. Dyrektor cierpliwie wysłuchuje doktora Longina, który wszystko mu opowiada i prosi o to, aby kategorycznie odsunąć Zelenkę od pacjentów. Mimo że dyrektor też nie do końca chce uwierzyć w to wszystko, analiza, jaką otrzymuje, faktycznie potwierdza najgorsze przeczucia, ale nie prowadzi jego umysłu jedynie w stronę potencjalnych błędów medycznych. Co, jeśli działania Petera są celowe? Niezwłocznie, bo już następnego dnia, Józef rozwiązuje stosunek pracy z Zelenką, ale swoich racjonalnych już przecież podejrzeń nie zgłasza na żaden komisariat policji. Próbuje zrobić to dopiero prawie 4 tygodnie później, ale co ciekawe, mimo że w trakcie spotkania z Peterem ten niczemu nie zaprzecza, dając wymierną sugestię, że podejrzenia mogą być prawdziwe, zgłoszenie na policję nie zawiera wskazania jego osoby, a jedynie podejrzenie wobec tak zwanego nieznanego sprawcy. Dyrektor szpitala nie fatyguje się również udać na komisariat osobiście, a jedynie od niechcenia wysyła zawiadomienie listem. Ale i tu gwiazdy nie ułożyły się chyba w jednej linii, bo policja, zamiast od razu podjąć zdecydowane kroki wobec otrzymanego zgłoszenia, wyznacza termin spotkania z dyrektorem za 3 dni, jednak policjant przypisany do tej sprawy rozchorowuje się i przez kolejne 3 tygodnie nikt go w tym temacie nie zastępuje, ponieważ zgłoszenie zostaje potraktowane jako niewymagające pilnej interwencji. Do spotkania i przekazania podejrzeń zatem nie dochodzi. Swoją drogą, tak na marginesie, dodam jeszcze, że Józef Pejchl w konsekwencji braku niezwłocznego poinformowania odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w zasadzie wielu przestępstw, zostaje odwołany ze swojego stanowiska i postawiony przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia, ale finalnie zostaje skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1,5 roku. Po skazaniu podejmuje się pracy w jednym z urzędów miasta i utrzymuje, że jest ofiarą całej tej sytuacji. Coraz bardziej zaniepokojony już dr Longin osobiście udaje się na posterunek policji 2 miesiące po swoim odkryciu w dniu 29 listopada i tutaj dla przypomnienia, do spotkania doktora Longina z jego przełożonym dochodzi 25 września. Chce zainterweniować, bo nikt z organów śledczych nie podjął w ogóle tematu, że Petr nadal jest pracownikiem szpitala. Wtedy też dopiero po raz pierwszy policja słyszy konkretne nazwisko i zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest chyba poważniejsza niż początkowo się wydawało. I tak, Petr nadal jest pracownikiem w szpitalu, ponieważ zaraz po utracie pracy nie zwleka i udaje się do szpitala, w którym rozpoczynał swoją karierę medyczną, Wichlava. Co ciekawe, w niektórych źródłach można wyczytać, że Petr wcale nie został dyscyplinarnie zwolniony przez dyrektora Pejchla, a rozwiązano jego umowę za porozumieniem stron. To z kolei umożliwia mu zatrudnienie w innym szpitalu, przez co ponownie ma stały kontakt z pacjentami.
Później prawnicy będą wypowiadać się, że taka strategia, czyli rozwiązanie umowy za porozumieniem, była celowa i miała na celu chronić szpital, bo w przypadku, gdyby zarzuty okazały się nieprawdziwe, albo po prostu gdyby nie udało się ich udowodnić, a przez nie pielęgniarz zostałby zwolniony, to mógłby wnieść pozew o spore odszkodowanie z praktycznie gwarantowaną wygraną. Zdaniem prawników, z tych samych powodów, czyli z obawy o potencjalne procesy sądowe, lekarze nie zdecydowali się poinformować, nawet nieoficjalnie, innych placówek medycznych o swoich podejrzeniach wobec Petera. Chociaż podobno, jak dział kadr z jednego ze szpitali, do których po utracie pracy zaaplikował Zelenka, zwrócił się z prośbą o rekomendację, to odradzono mu jego zatrudnienie, ale nie podając zbyt wiele szczegółów. Sytuacja była w tamtym okresie szczególnie napięta, ponieważ Czechy żyły nie tak dawną historią, w której przez pomówienia jeden z pracowników pewnej firmy stracił pracę i w związku z tym otrzymał odszkodowanie w wysokości 900 tysięcy koron, czyli około 150 tysięcy złotych. Trudno zatem oczekiwać, w tamtym czasie, żeby ktoś zdecydował się na obdzwonienie wszystkich czeskich szpitali, mówiąc, że jest na rynku pracy pracownik, który być może nie powinien mieć kontaktu z pacjentami na skutek swoich rażących w skutkach błędów, bądź w skrajnym przypadku jest seryjnym mordercą działającym z premedytacją. To bardzo poważne oskarżenie i w przypadku, gdyby nie potwierdziło się dowodami, skutki byłyby ogromnie dotkliwe dla osób pomawiających. W końcu nikt nie widział Petera, by ten dopuścił się jakiegoś przestępstwa. Podejrzewano go jedynie na podstawie dokumentacji medycznej i pracowniczej. Ponadto, nawet jak dr Longin zauważa, że jego nazwisko pojawia się nader często przy podejrzanych przypadkach zgonów, to jeszcze długo nie dopuszcza do siebie myśli, że to w ogóle może być celowe działanie. Wierzy, że chodzi mimo wszystko o błąd w sztuce pielęgniarskiej. Policja podejmuje się aresztowania Petera dopiero 1 grudnia 2006 roku, 2,5 miesiąca po zgłoszeniu swoich podejrzeń dyrektorowi przez doktora Longina. Ma to miejsce w szpitalu, kiedy Petr przechadza się w czasie pracy korytarzem, w którym znajdują się windy. Zostaje zapytany o swoje nazwisko i sekundy później leży już skuty kajdankami na ziemi. 30 listopada 2017 roku, niecały rok po zatrzymaniu, prokuratura składa przeciwko niemu pozew w sprawie pozbawienia życia 7 osób i aż 10 prób odebrania życia kolejnym pacjentom. Wnosi przy tym o karę dożywotniego pozbawienia wolności, gdyż jest przekonana o umyślności jego działania. Lista ofiar sporządzona przez śledczych początkowo zawiera 23 nazwiska, ale 6 z nich finalnie nie udaje się powiązać z osobą Petera. 17 pozostałych nazwisk określa się do dziś listą Longina, ponieważ aż 16 z nich znajdowało się na liście, którą przedstawił ponad rok wcześniej swojemu dyrektorowi. Zebrane w toku śledztwa akta liczą 1700 stron i zawierają m.in. chronologię wydarzeń, z której wynika, że pierwszy raz Petr celowo podał jednemu z pacjentów zbyt dużą dawkę heparyny w dniu 12 maja, a ostatnią 24 września. Pacjentce, która zmarła wtedy, gdy dr Longin rozmawiał z dyrektorem szpitala w sprawie jego podejrzeń. Petr ze swoim adwokatem stara się jednak przeklasyfikować 4 zabójstwa na przestępstwa polegające jedynie na usiłowaniu odebrania życia ze względu na rozbieżności w ekspertyzach, czy aby na pewno to właśnie podana przez niego heparyna doprowadziła do śmierci. Zamiar i próba były. Okej, ale obaj kwestionują, czy to aby na pewno ta substancja spowodowała śmierć. Ponadto adwokat twierdzi, że zeznania zostały na jego kliencie wymuszone przez policjantów pod presją fizyczną i psychiczną, ale do tego wątku wrócę jeszcze później. Co ciekawe, w procesie zeznaje wielu lekarzy, którzy mówią, że stan niektórych pacjentów był tak zły, że prawdopodobnie zgon i tak nastąpiłby lada moment, a co za tym idzie, nie mogą potwierdzić jednoznacznie, że podanie heparyny miało z tym jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy. Zwłaszcza, że podane dawki często były jedynie
nieznacznie wyższe niż standardowo dopuszczalne, chociaż tutaj zastanawiam się, czy byli w stanie niezależnie zweryfikować w jakiś sposób, jakie te dawki były faktycznie, ponieważ jak mówiłam wcześniej, w ramach autopsji takich badań nie zlecono, a ekshumacja nic by nie wykazała, bo po heparynie w ciele nie byłoby już śladu. Pozostaje tu zatem opcja, że albo musieli uwierzyć w zeznania Petera, albo poziom dawek określili na poziomie wyników badań pacjentów, którzy przeżyli i u których dochodziło do krwawień już w czasie podejrzeń doktora Longina, o ile takie badania w ogóle były przeprowadzone. W czasie rozprawy debatuje się również na temat potencjalnego motywu, jakim mogła być chęć eutanazji. Być może Petr działał świadomie, ale z dobroci serca, chcąc ukoić ból pacjentów i pomóc im przenieść się w lepsze miejsce, co i tak dla wielu z nich było nieuchronne i wcale nie tak odległe. Jednak finalnie, zarówno w ocenie prokuratury, jak i obrońcy, absolutnie nie o to chodziło. Zresztą wypowie się o tym później sam Petr, zaprzeczając kategorycznie, żeby to miał być motyw. Do pierwszej, ale nie jedynej rozprawy dochodzi jeszcze w grudniu, ale to styczniowe rozprawy okazują się być najbardziej rozchwytywane przez media. Oskarżony, ekskortowany z aresztu przez 6 osób, wchodzi do sądu tylnym wejściem, z dala od wzroku kapiów. Ręce ma zakute w kajdanki, które zostają zdjęte dopiero na sali sądowej. Przesłuchanie głównego świadka, dzięki któremu całe to dochodzenie i proces w ogóle miały miejsce, czyli doktora Longina, trwa cały dzień. Doktor mówi m.in., że zelenkę miał zawsze za ponadprzeciętnego i niezwykle aktywnego pracownika, który w odpowiedni sposób i z należytym szacunkiem traktował swoich pacjentów i ich rodziny. Trudno mu jest w dalszym ciągu uwierzyć w celowość jego działań. Petr początkowo nie chce przyznać się do zarzucanych czynów, ale pewnego dnia coś w nim pęka. Może jest już po prostu zmęczony całą tą sytuacją i decyduje się powiedzieć prawdę. Przyznaje, że podawał heparynę w dużych dawkach pacjentom, którzy nie mieli takiego leku przepisanego, bądź miały go przyjmować, ale w znacznie mniejszej ilości. Mówi jednak, że zrobił to jedynie w kilku przypadkach. Ale co gorsze, mówi, że liczył się z tym, że niewłaściwie obliczona i podana dawka tej substancji może skutkować śmiercią pacjentów. Teraz chciałabym uporządkować Wam trochę, jak cała ta sytuacja wyglądała z perspektywy Petera i z jednym zastrzeżeniem, samego motywu nigdy nie wyjawił i jest on nadal w sferze domysłu i przedstawiam go na bazie oceny ekspertów, uznanej na ten moment za najbardziej prawdopodobną. Od dłuższego czasu Petr czuł wielkie wypalenie zawodowe. Był zmęczony i znudzony swoją pracą, ale kategorycznie nie chciał jej zmieniać, bo po prostu ją lubił. Poza tym miał wynagrodzenie na całkiem przyzwoitym poziomie, nie miał więc na co narzekać. Podawanie leków, nigdy nie przepisywanych pacjentom, miało być swego rodzaju rozrywką, sposobem na przełamanie nudy i rutyny. Niewytłumaczalne i nagłe komplikacje zdrowotne, których nie sposób łatwo rozwikłać, budziły konsternację wśród całego personelu szpitalnego, który za wszelką cenę starał się uratować życie pacjentów. Pomysł przyszedł mu do głowy od tak. Po prostu pewnego dnia, kiedy podszedł do lodówki z lekami, taka myśl zawitała mu w głowie. Heparyna nie była jakimś bardzo przemyślanym wyborem. Po prostu często jej używano w szpitalu i patrząc na lodówkę, to właśnie ona rzuciła mu się w oczy. Petr chciał, by na oddziale coś się działo, żeby nie było nudno, żeby była jakaś akcja. Obserwowanie rozmyślań, walki z czasem, emocji było na niego czymś interesującym i na swój dziwny sposób przyjemnym. Dobór pacjentów był zawsze przypadkowy. Nie miało znaczenia, czy był to pacjent chirurgiczny po operacjach, często związanych z wypadkami komunikacyjnymi, czy pacjent cierpiący na jakieś schorzenia. Nie miało też dla niego żadnego znaczenia, czy jakiś pacjent go czymś zdenerwował, czy wymagał większej ilości pracy. Nie zastanawiał się nigdy, czy ta osoba w jakiś szczególny sposób może zareagować na heparynę. W sensie, nie wybierał osób tylko takich, w przypadku których podawana dawka byłaby śmiertelna bądź nie. Ofiary były w zupełności losowe.
Zakładając, że informacje prasowe nie są błędne, to ofiarom zawsze podawał około 25 tysięcy jednostek heparyny, a często nawet więcej. Standardowo na oddziale ARO podawano między 10 do 20 tysięcy jednostek, a lek był ogólnodostępny dla każdego pracownika medycznego. Petr zawsze podawał go na koniec swojej zmiany, tak by skutki miały miejsce podczas dyżuru innej osoby. Miało to odpędzić wszelkie podejrzenia od niego, ale to właśnie ten wzór dostrzegł dr Longin. Petr zawsze miał zmianę w szpitalu przed zmianą, w trakcie której miały miejsca krwawienia. We wrześniu, kiedy Zelenka przebywał na kilkutygodniowym urlopie, nie zmarł żaden pacjent na oddziale. Nie było też przypadków niewyjaśnionych krwawień czy innych podejrzanych objawów. Ale jak tylko wrócił do pracy 24 września, zmarła kolejna osoba. 83-letnia pacjentka. Petr wiedział, że jego działania spowodują cierpienia pacjentów z powodu krwawień, ale jak sam przyznaje, nie chciał nikogo zabić. Liczył na to, że będzie można tych pacjentów uratować, zrobi się jakąś akcję ratowniczą i nie będzie nudno. Chociaż ten motyw wydaje się nie do końca przekonywać wszystkich ekspertów, ponieważ akcje ratownicze, przez to, że skutki uboczne przedawkowania heparyny występowały po zmianie Petera, a więc nie brał on w nich udziału. O jakiej rozrywce czy dodatkowych emocjach, adrenalinie w takim razie mowa? Stawia się hipotezę, że mogło chodzić o kwestię władzy i dominacji. Nawet jeśli tą swoistą zagadką medyczną nie zajmował się on, a pozostały personel medyczny, a chyba właśnie nawet tego bardziej oczekiwał, bo miał świadomość, że nikt nie zna przyczyny, a on jest jedyną osobą, która ma taką wiedzę i czuł się po prostu ponad nimi, lepszy. Wprawdzie nie był lekarzem, ale to pozwalało mu niejako z nimi konkurować, wzbudzać ekscytację, że on wie coś, czego nie wiedzą nawet doktorzy. Coś sobie tym udowadniał. Poza tym, jak już przebywał w domu po swojej zmianie, to często dzwonił do szpitala i wypytywał o stan pacjentów. Sposób jego działania, czyli podawanie leku, przechodziło bez echa w warunkach szpitalnych, ponieważ ze strzykawką w ręce nie musiał się nawet nigdy kryć, bo widok pielęgniarza ze strzykawką na oddziale ARO był czymś codziennym. W końcu jednym z obowiązków zespołu pielęgniarskiego jest podawanie pacjentom leków zgodnie z zaleceniami lekarzy. Sam zastrzyk trwał zaledwie kilka sekund, bo był podawany do wenflonu, więc cała akcja nie skupiała też na sobie uwagi nikogo z personelu. Ot, zwykłe rutynowe działanie. Po otwarciu fiolki z lekiem odkładał ją po prostu do lodówki wśród innych leków. Nigdy nie zużywał całego opakowania, a czasem po prostu korzystał z już otwartych fiolek. Odkrycie jego działań przez dyrektora Longina mocno go zaskoczyło. Nie spodziewał się, że ktoś go zdemaskuje, a już zupełnie nie, że będzie to jego przełożony. W końcu dobrze się krył. Podawał leki dopiero na koniec swojej zmiany, żeby skutki wystąpiły, jak on już nie będzie w pracy. W związku z takim podejściem przez cały ten czas nie odczuwał nawet strachu przed byciem złapanym. Czuł, że nawet jeśli pojawią się jakieś podejrzenia na oddziale, to nie będą skierowane w jego stronę, ponieważ jako pielęgniarz nie mógł sam decydować o podawaniu leków. Wykonywał jedynie polecenia dawkowania określone przez lekarzy. Jak przyznaje w trakcie rozpraw sądowych, patrząc wstecz, widzi to, czego się dopuścił. Widzi to, że jest to przerażające i niewybaczalne. Ale wyrzuty sumienia nie przyszły do niego od razu. Zaczęły pojawiać się dopiero po trzeciej śmiertelnej ofierze. Jednak nie towarzyszyły temu inne emocje, takie jak na przykład żal czy złość. Gdy tylko podał pierwszą zbyt dużą dawkę heparyny, zdał sobie sprawę, co robi. Jednak wpadł, jak to sam określił, w karuzelę i nie był w stanie przestać celowo podawać tej substancji. Z czasem zaczął rozumieć konsekwencje swoich działań, że przez niego giną ludzie, a przynajmniej niektórzy. Ale mimo to poczucie konieczności zrobienia tego ponownie doprowadziło go do swoistego automatu w zachowaniu. Wiedział, że jak przyjdzie do pracy, to zrobi to jeszcze raz. Niektórzy eksperci porównali to do piromana, który wie, że podpalenia mogą wyrządzić duże szkody, ale ich uzależnienie od ognia jest zbyt duże, by mogło zahamować poczucie kolejnej potrzeby podpalenia.
Tym samym adwokat wnosi o wykonanie badań psychiatrycznych, gdyż uważa, że jego klient może cierpieć na jakieś zaburzenia, a na pewno na depresję, i mógł nie być w pełni świadomy swoich czynów i ich skutków. Zwłaszcza, że Petr ma za sobą niedawną nieudaną próbę samobójczą i podobno od kilku lat faktycznie zmaga się z depresją i paranoicznymi lękami. Ale powołany biegły nie stwierdza żadnych zaburzeń natury psychicznej ani braku poczytalności, nawet częściowej. Zelenka zatem, w opinii ekspertów, doskonale wiedział, co robi. Chciałabym Wam tutaj przytoczyć też kwestię wymuszenia zeznań przez funkcjonariuszy policji, o którym wspomniałam wcześniej, zaznaczając, że późniejsza kontrola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykazała, że nic takiego nie miało miejsca. Zelenka wspomina swoje zatrzymanie 1 grudnia jako dość agresywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak stawiania przez niego czynnego oporu. Mimo to został siłą spacyfikowany na poziomie podłogi, a następnie kopnięty w udo, podbrzusze i genitalia. Policjanci w tym czasie ciągle na niego krzyczeli, również używając wielu wulgaryzmów, a pacjenci i pozostały personel szpitala, oglądając całą scenę, musieli być uspokajani. Po przewiezieniu na komisariat, około godziny później, został zamknięty w pokoju z kobietą i mężczyzną i tam również pobity, tym razem nie omijając twarzy, także z krwawiącym nosem oraz raną na skroni, leżał skulony z bólu na podłodze. Kazano mu się podnieść i siłą zabrano do łazienki, by zmyć plamy krwi z ubrania. Jeśli w rzeczywistości nie było takiego pobicia, to w sumie trudno wytłumaczyć przyczynę założenia szwów oraz wielu siniaków na jego ciele, które wiele osób później potwierdzi. Niemniej, po powrocie do pokoju dostał kartkę, na której miał napisać komu, kiedy oraz w jakiej dawce podał heparynę. Był w ogromnym szoku oraz pod wpływem wielkiego strachu i mówi, że nie pamięta, co na niej napisał. Całości tego przesłuchania, nie reagując na elementy przemocy, przyglądał się zza szyby mężczyzna, który, jak zakładał wtedy Petr, też jest policjantem. Potem na sali sądowej dowie się, że to biegły medycyny sądowej, powołany przez prokuratora i zaakceptowany przez sąd jako ekspert w tej dziedzinie. Trudno zatem mówić o jakiejkolwiek bezstronności tego człowieka w wydawaniu opinii o Zelence. Ekspert jednak wybiera się, jakoby byłby świadkiem takiego wydarzenia. Kolejne przesłuchanie, po krótkiej wizycie w szpitalu, podczas której opatrzono rany Petera, ma miejsce następnego dnia. Wtedy śledczy pokazują mu dokumentację medyczną 16 osób i każą mu opowiedzieć o nich i przypomnieć sobie, czy byli to jego pacjenci oraz co i kiedy im podawał. Zelenka nie jest w stanie przywołać praktycznie żadnych dodatkowych informacji ze swojej pamięci, ponad to, co już znajduje się właśnie w przeglądanych przez niego dokumentach. Po zakończeniu przesłuchania wszyscy udają się do domu Petera, by go przeszukać. Znajdują tam tablice, do których przypięte są raporty szpitalne dotyczące stanu zdrowia wybranych pacjentów. Trzeciego dnia znowu odbywa się przesłuchanie, tym razem w obecności obrońcy. Zelenka nie przyznaje się jednak do pobicia przez funkcjonariuszy, bo boi się, że jak tylko jego adwokat opuści pomieszczenie, to w odwecie zostanie pobity ponownie. Zapytany o podejrzane obrażenia, tłumaczy, że poślizgnął się i nieszczęśliwie przewrócił, uszkadzając nos i skroń. Wypisy Petera ze szpitala zostają wtedy ukryte przed obrońcą. Całość tego, co Wam teraz opowiedziałam, czyli to, jak w ocenie Zelenki wyglądały przesłuchania, zostają odręcznie spisane w formie skargi. Co ciekawe, dokument trafia również do zaopiniowania do prezesa Stowarzyszenia Grafologów Republiki Czeskiej, który po analizie wysuwa wnioski, że Petr ma problematyczną osobowość ze skłonnością do depresji i chorób psychicznych. Jest zdecydowanie typem introwertyka, a nawet osobą aspołeczną, która zawsze stara się wychodzić z sytuacji tak, żeby było to korzystne dla niego. To on ma zawsze rację i na tę rację będzie naciskał. Znakomicie chroni swoją przestrzeń życiową, być może ze względu na problematyczne dzieciństwo i swoją seksualność. Nie czuje, że otoczenie go rozumie i brakuje mu dystansu do innych. I zacytuję Wam tutaj jedno zdanie, gdyż wydaje mi się ono bardzo intrygujące. Petr to wielki konflikt osobowości,
prowadzący do wewnętrznego cierpienia psychicznego, które musi objawiać się na zewnątrz. Swoją drogą jestem ciekawa, czy tak daleko idące wnioski na bazie analizy pisma jakiejś osoby niosą ze sobą faktycznie wartość dowodową w procesie. Dajcie znać w komentarzach, czy kojarzycie jakieś sprawy kryminalne, w których taka analiza odegrała ważną rolę. Zastanawiam się, czy statystyka bądź nauka potwierdzają wartość takich analiz i chętnie dowiem się więcej w tym temacie. Wracając jednak do sprawy. Zalęka dość szybko słyszy wyrok. W sumie to nie tylko on, bo i pozostałych 50 osób na sali sądowej oraz całe czeskie społeczeństwo, ponieważ proces jest transmitowany na żywo. Mianowicie ma to miejsce 21 lutego 2008 roku, 3 miesiące po złożeniu przez prokuratora aktu oskarżenia. Jego odczytanie zajmuje sędziemu 25 minut. Spokojnie i metodycznie wymienia z imienia i nazwiska każdą z 17 ofiar, w tym 10, które miały w tym wszystkim nieco szczęścia i przeżyły. Zaraz przed ogłoszeniem wyroku Zelenka mówi: przyjmę karę, która zostanie mi wymierzona, ale tylko za to, co naprawdę zrobiłem. Referuje tym samym do dyskusyjnych przypadków, w których nie ma pewności, czy to heparyna doprowadziła do zgonu. Petr zostaje uznany winnym morderstwa 7 osób i próby pozbawienia życia kolejnych 10 pacjentów i ma odbyć swoją karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Musi też zapłacić ocalałym ofiarom 2,5 miliona koron, czyli około 400 tysięcy złotych. Wyroku wysłuchuje w milczeniu i praktycznie bez ruchu, jeśli nie liczyć tego, że jego oczy wędrują między sędziami, słuchaczami i kamerami telewizyjnymi. Sąd podzielił punkt widzenia prokuratora, określający Petera jako człowieka zdeprawowanego moralnie, a jego działania jako wysoce szkodliwe społecznie, ponieważ dotyczyły osób chorych, bezbronnych i były dokonane przez osobę mającą pełną wiedzę o ich stanie zdrowia, która miała zapewnić im opiekę i bezpieczeństwo. W jego ocenie działania Petera nie dość, że były wielokrotne, to jeszcze celowe. Miały bezpośrednio doprowadzić do śmierci. Ale nie obyłoby się przecież bez odrobiny kontrowersji. Sąd z jakiegoś powodu nie zezwala na kompleksowe badania osoby Petera przez psychiatrów, ani też na opinię hematologa ze strony obrońcy. Chodzi o ekspertów, których miałby możliwość wybrać obrońca, ponieważ ci zeznający w sądzie występowali jedynie z ramienia prokuratora. Hematolog to lekarz, który specjalizuje się w schorzeniach krwi i układu krwiotwórczego, zatem w przypadku przestępstwa ściśle związanego ze spowodowaniem nadmiernego krwawienia, wydaje się, że jego opinia byłaby bardzo cenna, a przynajmniej wskazana. Zatem dlaczego sędzia odmówił takiego badania? Niestety nie jest to jasne i źródła, na jakie trafiłam, nie wypowiadają się na ten temat inaczej, niż stwierdzeniem przez sąd, że ekspert sądowy oraz hematolog ze strony prokuratora są wystarczający i nie ma potrzeby powoływania kolejnych biegłych. Petr oczywiście od wyroku się odwołuje, ale nie wnosi o zmniejszenie wymiaru kary, a o uniewinnienie. Podaje, że faktycznie podawał pacjentom nieprzepisaną im heparynę, ale tylko w przypadku 5 osób, a cała reszta zeznań została na nim wymuszona przez policję. A to właśnie to zeznanie było w procesie jednym z kluczowych dowodów jego winy. Na uwagę i chociaż chwilę zastanowienia zasługuje też raport sporządzony przez 3 lekarzy, w tym kierownika Wydziału Biochemii Klinicznej w jednym z czeskich szpitali, w którym pojawia się jednoznaczne stwierdzenie, że dawki, jakie Petr podawał pacjentom, w żaden sposób nie mogą być uznane za śmiertelne. Oczywiście ich podanie jest wysoce nieetyczne, ale mogły one spowodować jedynie niewielkie krwawienia i bezpośrednio do czyjejkolwiek śmierci przyczynić się nie mogły. Ponadto jednorazowe podanie heparyny, nawet w wysokim stężeniu, działa przez najbliższych kilka godzin i nie powoduje skutków polegających na wielodniowym, intensywnym krwawieniu, a takie przypadki właśnie miały miejsce. Adwokat Petera otwarcie przyznaje, że sędziowie byli pod niewyobrażalną presją ze strony społeczeństwa i skupili się na opiniach kryminalistycznych wygłoszonych przez ekspertów sądowych, zapominając o tych równie ważnych ekspertach medycznych.
nie dopuszczając dowodów w postaci opinii lekarzy hematologów w zakresie stosowania heparyny, która stawiała sprawę w zupełnie innym świetle. A ci są skłonni pod przysięgą zeznawać, że sposób działania Petera, w tym ilość i sposób podawania heparyny, nie mógł bezpośrednio doprowadzić do śmierci pacjentów, podejrzewając przy tym, że do ich zgonu mogły przyczynić się inne choroby. Wielu do dziś twierdzi, że jego proces opierał się tylko na spekulacjach i domysłach, a nie na faktycznych dowodach. Wszystko jednak rozstrzyga w końcu Sąd Najwyższy, który jednoznacznie uznaje Petera za winnego, a tym samym staje się on 34. więźniem odbywającym karę dożywocia w Czechach. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero w 2038 roku, w wieku 61 lat, chociaż o przeniesienie do więzienia o mniej zaostrzonym rygorze może starać się już po 10 latach odsiadki. Późniejsza skarga do Trybunału Konstytucyjnego zostanie później odrzucona jesienią 2009 roku. Ale na skazaniu Petera sprawa się nie kończy. Należy bowiem jednoznacznie ustalić, czy brak działania policji po przyjęciu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa również nie powinno zostać ukarane. Chodzi o sytuację, w której policja przez kilka miesięcy, mając informacje o podejrzanych zgonach, nie robi w tej sprawie absolutnie nic. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabiera się zatem do analizy zgromadzonych materiałów i, jak można się spodziewać, nic szczególnego nie ustala. Jedyne wymierne skutki tego dochodzenia to ukaranie jednego z pracowników komisariatu poprzez potrącenie z pensji za źle zorganizowanie pracy swoich kolegów powodujące 3-tygodniowe opóźnienie w śledztwie. Ministerstwo Zdrowia również powołuje specjalną komisję, która ma za zadanie zbadać z kolei, czy zachowanie lekarzy było prawidłowe i czy nie popełniono istotnych błędów, które umożliwiły Zelence przestępcze działania w szpitalu przez aż 6 miesięcy. Jak mówił wtedy David Marks, szef czeskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Opiece Zdrowotnej, wadliwy system jest przyczyną co najmniej 95% wszystkich błędów medycznych. W dobrze funkcjonującym szpitalu wszystko, co niezwykłe, powinno natychmiast wywołać alarm. Tutaj tak się nie stało. W szczególności oburza go brak procedur, które wymagałyby inwentaryzacji dystrybucji podawanych leków. Raport, jaki powstaje na koniec tego przedsięwzięcia, jest dość druzgocący. Lekarze mieli wiele sposobności, by zareagować wcześniej, ponieważ wyniki badań pacjentów były naprawdę niepokojące. Mówi się nawet o patologicznych wskaźnikach dotyczących krzepnięcia krwi. Ponadto miały miejsce nie do końca wyjaśnione zgony, a nikt z placówki, oprócz doktora Longina oczywiście, nie reagował, nie próbował drążyć przyczyny ani zgłosić podejrzeń i nieprawidłowości komuś na wyższych stanowiskach. 17 przypadków, pół roku, to zdecydowanie za dużo, by czekać na jakiekolwiek reakcje i obudzić czujność pozostałego personelu medycznego. W ocenie jednego ze śledczych, i tutaj również cytuję, tak niecodzienne okoliczności nie zmusiły ich do działania, do przeanalizowania tego, co się dzieje i dlaczego. Z takim podejściem nie wiesz, dlaczego ludzie umierają i z drugiej strony, w jaki sposób ich uratowałeś. Obwinia się również doktora Longina o to, że mimo, że działał aktywnie i się nie poddawał, to robił to zupełnie amatorsko. Nie zlecił profesjonalnych badań krwi, zwlekał z pójściem z całą sprawą do dyrektora szpitala. Okazuje się też, że doktor miał już bardzo silne podejrzenia co do swojego podwładnego, ale niejako przetrzymał je trochę u siebie. Wysłał bowiem Petera na przymusowe wakacje we wrześniu. To był właśnie ten czas, kiedy na oddziale nie odnotowano żadnych zgonów, których przyczyna mogłaby budzić wątpliwości. Kiedy wrócił, pozwolił mu odbyć jeszcze jedną zmianę. A po niej zmarł kolejny, ale na szczęście ostatni już pacjent. Doktor przyzna też później, że mimo swoich podejrzeń do samego końca nie mógł wierzyć w winę swojego podwładnego i zrobił to dopiero jak Petr przyznał się do niej. Nawet po rozpoczęciu procesu przeglądał jeszcze całą swoją dokumentację, szukając w niej pomyłki, bo oskarżenie jest na tyle poważne, że w jego ocenie
nie może opierać się jedynie na dedukcji przy braku jakichkolwiek dowodów. Przytoczę Wam jedno zdanie, jakie wypowiedział dr Longin, bo mimo dużej bezduszności, jaką można w nim wyczuć, można również zrozumieć, dlaczego tak postąpił. Pamiętajmy, że jest to osoba w żaden sposób niezwiązana z kryminalistyką, nieposiadająca odpowiednich narzędzi i działająca jedynie w oparciu o swoje przeczucia, podczas gdy wszyscy inni mówili mu, że nic nie znajdzie, bo w tych przypadkach nie wydaje się nic podejrzane. On wytrwale szukał dalej, starał się zrozumieć, co jest nie tak i podzielił się swoimi podejrzeniami ze swoim przełożonym. I tutaj cytat, choć dość krótki. Nie znajdziesz seryjnego mordercy w 2 lub 3 przypadkach. Trudno zatem chyba wymagać od niego, żeby faktycznie po 2 zgonach zaalarmował służby. To był jego najlepszy pracownik, który zapracował na jego zaufanie ciężką, niestrudzoną pracą przez ostatnie 7 lat. Trudno uwierzyć nawet faktom, kiedy staje się twarzą w twarz z takimi informacjami. Sam dr Longin mówił też, odpierając te zarzuty. Siedziałem tu sam. Kiedy to poskładałem, zastanawiałem się, czy nie zwariowałem. To było jak zły film. To nie tylko podejrzenie, to coś strasznego. W tamtym czasie bardzo trudno było mi sobie z tym poradzić. Ja sam wewnętrznie opierałem się temu, że taki szaleniec może pracować na oddziale. Potrzebowałem trochę więcej pewności siebie. Wiele osób widziało zatem winę nie tylko w Zelence, ale inni twierdzili coś zupełnie innego. Według nich trudno w ogóle mówić o współwinnych albo o winie systemu, ponieważ jedynym prawdziwym winowajcą jest tutaj nadal tylko i wyłącznie Petr. Szpital jednak sam z siebie podjął szereg zmian w swojej placówce. Między innymi zainstalował kamery, a także wdrożył procedury monitorowania podawania leków. Rozważano również wprowadzenie obowiązku obecności drugiego pracownika medycznego, np. pielęgniarki, podczas podawania leków pacjentowi. Stowarzyszenie Pielęgniarek w Czechach chciało jeszcze wprowadzić opiekę psychologiczną dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz niepełny wymiar czasu ich pracy, po to, by nie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Rozważano też, żeby wzorem niektórych krajów personel medyczny rotował cyklicznie pomiędzy oddziałami, co pomogłoby poszerzyć ich wiedzę i umiejętności, ale też zapewnić zmiany i poznanie czegoś nowego. Padł również pomysł poddawania obowiązkowym testom psychologicznym zespół pielęgniarski i tu powoływano się na to, że w kraju są przecież przeprowadzane badania pod kątem skłonności pedofilskich na pracownikach domów dziecka. Swoją drogą uważam to za bardzo dobry pomysł. Tak na marginesie dodam jeszcze, że paradoksalnie Czeski Instytut Opieki Zdrowotnej ocenił w listopadzie 2006 roku szpital w Havlíčkův Brod zaledwie kilka dni przed aresztowaniem Zelenki jako najlepszy szpital w regionie i 8. najlepszy szpital w kraju ze względu na wyjątkowy poziom opieki. Kim zatem jest okrzyknięty przez światowe media heparynowy zabójca? Petr przychodzi na świat 27 lutego 1976 roku w szpitalu, w którym 30 lat później został zatrzymany przez policję. Dorasta w uporządkowanej, katolickiej rodzinie, w której nigdy nie było problemów z alkoholem czy pieniędzmi. Wychowuje się razem ze swoją młodszą siostrą, z którą jest w ciepłej relacji. Cała rodzina mieszka na wsi i ceni sobie tradycje. Już jako dziecko przejawia silne cechy pracowitości. Często bawi się u innych dzieci, ale oprócz zabawy lubi pomagać im w sprzątaniu. Tę pracowitość widać też w trakcie pracy na oddziale ARO. Jest to jedna z częściej pojawiających się w wypowiedziach innych osób cecha charakterystyczna Petera. Wiele osób pamięta go również jako chłopca, a później mężczyznę, bardzo inteligentnego. Chociaż czasem potrafi być arogancki, większość uważa go za osobę miłą, rzetelną i po prostu dobrą. W towarzystwie prezentuje się jako ktoś zabawny, z kim fajnie można spędzić czas, przez co szybko stał się popularny. Model rodziny Zelenka jest, można by powiedzieć, bardzo klasyczny. To ojciec, głowa rodziny, jest w niej jednostką dominującą. Bohumił, bo tak ma na imię jego tata,
Wychowuje go w surowej i stanowczej dyscyplinie, a Petr jako wrażliwe dziecko stara się dążyć do perfekcji, udowadniając mu, że mu dorównuje, że też jest silny i dużo osiągnie. Tak jak jego tata, który jest inżynierem i pracownikiem wyższego szczebla. W późniejszych okresach potrzeba bycia docenionym przez innych będzie na tyle silna, że jak tylko czegoś się nauczy albo zrobi coś wartego uwagi, to stara się pokazywać innym, że coś osiągnął. Ciągle szuka uwagi i pochwał. W jego wychowaniu na pewno duże piętno odgrywa też notoryczne obniżanie jego poczucia wartości przez pomniejszanie jego męskich cech przez ojca, który często nazywał go na przykład ciastem, dając do zrozumienia, że jest fajtłapą, a nie prawdziwym mężczyzną. Ale kiedy Petr dorasta, zaczynają ścierać się ze sobą w domu dwa męskie charaktery. Coraz częściej dochodzi do spięć pomiędzy ojcem a synem, a główny konflikt dotyczy orientacji seksualnej Petera. W ocenie psychologów to właśnie to mogło spowodować w nim poczucie bycia gorszym od swojego ojca. Milan, jego ówczesny chłopak, bardzo dobrze go wspomina, jako wrażliwego mężczyznę, który stronił od przemocy, a nawet bał się bólu. Nie dziwi się, że przyznał się do zarzucanych czynów, skoro był notorycznie bity przez policję. Każdy w końcu by się złamał i przyznał do wszystkiego, byleby tylko dać mu spokój. Nie wierzy w jego winę i uważa, że przyczyny wszystkich możliwych zgonów na oddziale ARO stara się na siłę podciągnąć, jakoby miały związek z jego byłym partnerem. Petr zawsze również dużo czytał i pewnie nie będzie dla Was zaskoczeniem, jaką literaturę wybierał. Otóż zawsze najchętniej sięgał po kryminały. A jeśli już mówimy o książkach, to powiem Wam, jaka krążyła plotka na temat motywów, jakimi kierował się Petr. Większość z Was zapewne czytała albo oglądała ekranizację Aniołów i Demonów Dana Browna, ale jeśli są tu tacy, którzy tego nie robili, to przewincie proszę najbliższe 15 sekund, bo pojawi się spoiler. W książce tej pojawia się motyw, będący niejako rozwiązaniem zagadki, z którą mierzy się Robert Langdon. Na końcu dowiadujemy się, że papież został otruty przez swojego kamerlinga, kardynała, który w kościele odgrywa swoją szczególną rolę. Substancją, jakiej do tego używa, jest właśnie heparyna. A skoro tak, to pewnie Petr czytał tę książkę i stała się ona bezpośrednią inspiracją do jego morderczych działań. Ale okazuje się, że Zelenka nigdy tej książki nie czytał i w ogóle tej historii nie znał. Zelenka nigdy też nie udzielił żadnego wywiadu, ale w internecie można znaleźć transkrypcję jego rozmów z osobami związanymi z dochodzeniem, które zostały upublicznione w 2014 roku. Dowiadujemy się z nich, że w ogóle Petr nie bardzo garnie się do rozmów czy zadawania pytań świadkom i ekspertom. W toku całego procesu zadaje im jedynie 3 pytania. Dodatkowo, w trakcie przeszukania jego mieszkania, policja odnajduje akta z dziesiątkami wpisów dotyczących pacjentów przebywających na oddziale ARO razem z ich zdjęciami. Zapytany, po co je gromadził, odpowiada, że planował napisać referat na seminarium, a zdjęcia dotyczyły sprzętu wykorzystywanego na oddziale i zdjęcia są znacznie starsze. Nie ma na nich pacjentów, którym podawał heparynę i nie mają one żadnego związku ze sprawą. Kiedy rodzice Petera dowiadują się o jego aresztowaniu, to jest to dla nich informacja jak grom z jasnego nieba. Jego matka nie radzi sobie z tym zupełnie i trafia do szpitala, w którym spędza pod okiem lekarzy następne 9 miesięcy. Z wykształcenia jest ogrodnikiem, ale swoje życie zawodowe wiąże z pracą pedagoga, pracując w przedszkolu dla dzieci specjalnej troski. Cały ciężar tej sytuacji dźwiga na swoich barkach jej prawie 60-letni mąż Bohumił. To on, jako jedyny z rodziny, nie omija żadnej rozprawy sądowej swojego syna. Jako jedyny też pojawia się na ogłoszeniu werdyktu. Równocześnie jest wsparciem dla swojej rodziny, która jest szykanowana przez społeczność i otrzymuje wiele wulgarnych listów z pogróżkami. Stara się być silny dla swojej córki, oskarżonego syna i żony, ale nie rozważa przeprowadzki. Pozostał w miejscu, w którym wszyscy wiedzą, co się stało i traktuje to jako swego rodzaju karę, którą jako odpowiedzialna osoba musi ponieść za to, co zrobiło jego dziecko.
Nie ma również żalu do osób, które chcą odreagować ich kosztem. Petr zrobił coś okropnego i emocje ludzi są zrozumiałe. Kwestionuje jednak liczbę zarzutów i to, że Petr celowo dążył do doprowadzenia do śmierci kogokolwiek. Raczej wierzy, że szukał po prostu sposobu na przełamanie wypalenia zawodowego. Przed procesem przyznaje jednak, że przyjmie z pokorą każdą sprawiedliwą karę dla niego, nawet dożywotniego pozbawienia wolności, o ile proces będzie przeprowadzany wyczerpująco i właściwie, a do tego ma później trochę obiekcji. Nie może pogodzić się też z wizerunkiem jego syna, jaki jest kreowany. Nie zaprzeczając temu, że podawał heparynę pacjentom, czym ich bezsprzecznie skrzywdził, czego robić absolutnie nie powinien, czuje dużą złość, kiedy Petr jest określany jako samolubny człowiek bez serca, zdeprawowany moralnie i zabijający w wyrafinowany sposób. On sam widzi go jako wrażliwego, dobrego człowieka, któremu brakuje pewności siebie i który zbłądził, być może na skutek zaburzeń psychicznych. Jeśli chodzi o ofiary Petera, bo o nich jeszcze niewiele powiedziałam, to spotkania z nim nie przeżyło 7 pacjentów, a 10 walczyło o życie i tę walkę wygrało. Chociaż 2 jedynie dlatego, że podano im silne i drogie antidotum, podejrzewając właśnie zatrucie heparyną. Jedna dawka takiego antidotum kosztuje około 300 tysięcy koron, czyli około 50 tysięcy złotych. Wszyscy pacjenci byli pacjentami oddziału anestezjologii i resuscytacji, często ciężko chorzy, z nowotworami lub po wypadkach, a najczęściej śpiący, na silnych lekach nasennych, czasem w stanie śpiączki, z reguły jednak w stanie krytycznym. Jak wspominałam wcześniej, Petr nie wybierał swoich ofiar jakimś specjalnym kluczem. Są wśród nich mężczyźni i kobiety, między 50 a 80 rokiem życia i jedna osoba młodsza. 16. niedoszłą ofiarą był mężczyzna po wypadku samochodowym i to jego przypadek ostatecznie przekonał doktora Longina co do swoich podejrzeń. 17. i zarazem ostatnią ofiarą była 83-letnia kobieta. Co dalej dzieje się z Petrem? Przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze razem z innymi najpoważniejszymi przestępcami, z czego około 20 osób spędzi tam resztę swojego życia. Siedzi w celi z innym więźniem. Przysługuje mu miesięcznie 1-3-godzinna wizyta z kimś z zewnątrz oraz 1 godzina dziennie spaceru po dziedzińcu. Ale ze spacerów nie korzysta, a przynajmniej nie korzystał na początku odsiadki, ze względu na duży wstyd, jaki odczuwał. Petr może otrzymywać z zewnątrz tylko 1 większą paczkę rocznie. Z jego rodziny odwiedza go tylko tata, czasem towarzyszy mu córka, czyli siostra Petera, z którą zawsze był mocno zżyty. Nie sprawia żadnych problemów i jest uznawany za wzorowego więźnia. Nie udziela wywiadów, w ogóle nie jest zainteresowany kontaktem z dziennikarzami. Podjął się pracy, nie wiadomo jakiej dokładnie, ale na pewno związanej z elektrycznością. Powinien za to dostawać mniej więcej 4,5 tysiąca koron miesięcznie, czyli około 700 zł, z czego 1/3 jest zabierana na poczet jego utrzymania w więzieniu. Z zasądzonych rodziną ofiar prawie 2,5 miliona koron czeskich nikt nie zobaczył jeszcze nawet korony. Może to być skutkiem pierwszeństwa pokrywania zadłużenia, które zgodnie z prawem czeskim najpierw zaliczy spłaty na opłaty i koszty sądowe, a dopiero potem na odszkodowanie. Z tego co wyczytałam, to są prowadzone egzekucje z jego zarobków na pokrycie tych właśnie kosztów. Część rodzin, dokładnie 6, próbowało domagać się również odszkodowania bezpośrednio od szpitala. Łączna kwota, o jaką wnosili, wynosiła 17 milionów koron. Żaden pozew jednak nie został uwzględniony przez sąd, który argumentował, że winowajcą jest jedynie sam sprawca, a nie inni lekarze czy szpital jako taki. Część rodzin chciała otrzymać również pieniądze od rodziny Petera, ale zabrania tego czeskie prawo. Odszkodowanie musi zostać wypłacone jedynie przez osobę, na którą nałożono taki obowiązek, a tutaj obowiązek nałożono na Petera. Nie można tego dochodzić na przykład od jego krewnych. Warto zauważyć też, że państwo nie wypłaca odszkodowania w przypadku, kiedy sprawca nie jest w stanie go pokryć. Często zatem zasądzone odszkodowania
ofiary czy też ich rodziny widzą jedynie na papierze. Rodzina Petera rozważa ponowne otwarcie procesu, w trakcie którego powtórnie zostaną zbadane wszystkie dowody i który byłby pozbawiony tak mocnych emocji, jakie towarzyszyły mu, kiedy sprawa była jeszcze świeża. Liczą na to, że nowi sędziowie nie będą już pod tak dużą presją publiczną. Petr ma też dostęp do ogrodu, w którym pielęgnuje kilka kwiatów i warzyw. Będąc w celi, ćwiczy umysł, rozwiązując krzyżówki, ale ogólnie jest bardzo przygnębiony i musi brać leki uspokajające. Jego tata twierdzi, że to z powodu depresji. Petr schudł też 10 kg. W czasie przesłuchań procesowych powiedział, że w szpitalu Wichlava, czyli tym, do którego trafił po rozwiązaniu umowy o pracę, nigdy nie podał nikomu żadnego leku. Nie umie wykluczyć, że nie dopuściłby się kiedyś ponownie podania nieprzepisanych leków pacjentom, ale na ten moment nie czuje, żeby mógł to powtórzyć. Również zasady pracy w nowym miejscu pracy istotnie mu to utrudniały, ponieważ heparyna była inwentaryzowana. Ale mówi, że nie myślał nawet o tym. Nowa praca mu się podobała. Byli nowi ludzie, rozmawiało się, było ciekawie. Więc po co? Był zadowolony. A co dzieje się z doktorem Longinem? Otóż nadal prowadzi działalność lekarską i jest dyrektorem oddziału ARO w szpitalu, w którym wszystko się zaczęło. Razem z nim pracuje też znaczna część zespołu pielęgniarskiego, który współpracował przed laty z Zelenką. Sam wizerunek szpitala i zaufanie do tamtejszej kadry medycznej zostało już odbudowane. Udało mi się znaleźć namiary kontaktowe do doktora Longina, z którym wymieniliśmy kilka wiadomości e-mail. Zgodził się w nich odpowiedzieć na kilka pytań i chciałabym tymi informacjami się z Wami podzielić. Doktor Longin nie śledzi losów Petera Zelenki. Nigdy też nie odwiedził go w więzieniu, ani nawet tego nie rozważał. Zapytałam doktora o to, czy Petr miał mu za złe, że to właśnie on doprowadził do ujawnienia jego działań i czy kiedykolwiek miał powody, by bać się jego reakcji albo jego osoby. Odpowiedział, że ostatni raz rozmawiał z nim osobiście 24 września 2006 roku, kiedy rozwiązywał z nim stosunek pracy, później już nigdy więcej. Od policjantów i psychologów słyszał, że Petr nigdy źle o nim nie mówił, a on sam nigdy też się go nie bał, nawet po demaskacji. Cała ta historia istotnie zmieniła jego życie. Przez pierwsze 3 lata, oprócz pracy w szpitalu, w całości poświęcił się sprawie, odsuwając od siebie rodzinę i wszelkiego rodzaju hobby i zainteresowania. Zaczął poddawać wątpliwość, czy nadal powinien pracować jako dyrektor oddziału, albo w ogóle jako lekarz. Był ciągle przesłuchiwany na policji, wzywany na świadka w sądach, a do tego ciągle w mediach obarczano go winą za to, że nie zareagował wcześniej na podejrzane zgony. W końcu zaczął potrzebować wsparcia psychologa i powoli, po tych 3 latach, jego życie zaczęło wracać na normalne tory, a jego życiowe wartości istotnie się zmieniły. Na nowo odnalazł to, za co kiedyś lubił swoją pracę i ponownie sprawia mu ona przyjemność. Kochani, to już koniec dzisiejszej historii. Wyszła dość długa, bo widzę, że około godziny. Dajcie znać, co o niej myślicie. Cała ta sprawa we mnie, szczerze mówiąc, budzi dość mieszane odczucia. Trudno jest mi nawet je jednoznacznie nazwać. Zachęcam Was też do wsparcia kanału poprzez Patronite albo postawienie mi wirtualnej kawy, ale będę bardzo wdzięczna również za każdą oddaną ocenę na Spotify, komentarz czy łapkę w górę na YouTube. Dziękuję Ci też, Ola, za to, że podjęłaś się redakcji tego tekstu. Trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia następnym razem w polskiej sprawie.